Aladdin i magiczna lampa. Zły smok. Aladdin, Jasmine i Jean z lampy udali się w długą podróż na ich latającym dywanie. Blady i słaby Jean czuł się coraz gorzej i chciał wrócić do swojego poprzedniego stanu tak szybko jak to możliwe. Nagle zobaczyli pospiesznego bociana lecącego w ich kierunku. Hej, co to jest? Bocian trzymał list w swoim dziobie. Jasmine z zaciekawieniem odebrała list. Otworzyła go i przeczytała. O, to niemożliwe! Moja księżniczko, co się stało? Od kogo jest ten list? Niestety, był to list wysłany od pustynnego wiedźmina Arona. Jasmine przestraszyła się, zgniotła list i wyrzuciła go. Aron! Uwolnił się od zaklęcia i szuka nas wszędzie! Jeśli nas znajdzie... To? Jeśli nas znajdzie, to rzuci na nas klątwę, której nigdy się nie pozbędziemy. Rzeczywiście, Aron był w swojej pustynnej kryjówce, daleko od nich. Wlewał magiczne eliksiry do kociołka, czekając na moment zemsty. Kiedy was dorwę, to poznacie konsekwencje włożenia mnie do klatki. Z drugiej strony Jasmine, Aladdin i Jean w końcu dotarli nad rzekę. Rzeczywiście były tam dwa wielkie filary stojące w wodzie. Jean się podekscytował, gdy tylko zobaczył te filary. Spójrz, mogę odzyskać dawną siłę z diamentami ukrytymi w tych filarach. Tymczasem Jasmine była bardzo spragniona, więc natychmiast się schyliła i wypiła kilka łyków wody z rzeki. A, co to za obrzydliwy smak! Woda smakowała tak źle, że Jasmine rozbolał brzuch i musiała usiąść pod drzewem, by odpocząć. Zdając sobie sprawę, co się stało, Aladdin spojrzał uważnie na okoliczne kwiaty i zauważył, że wszystkie były blade. Ich liście były słabe i nie pachniały za dobrze. W tym momencie płynąca woda nagle zatrzymała się. Wielkie filary zaczęły się mocno trząść. Zdając sobie z tego sprawę, Jean ostrzegł z niepokojem Aladdina. Musimy wyciągnąć diamenty, zanim filary się rozpadną. Woda w rzece zaczęła powoli opadać. Aladdin odważnie wskoczył na swój latający dywan i zbliżył się. Zaczął uderzać je ostrym kamieniem, który wyjął z kieszeni. Jednak filary nie pękały ani trochę. Nie mogę odłupać nawet kawałeczka. W tym momencie niebo pociemniało i uderzył piorun. Podwodny smok z ogromnymi, bujnymi płetwami wyłonił się z opadającej wody. Jasmine i Jean nie wiedzieli, co zrobić ze strachu. Chociaż Aladdin bardzo się zmartwił, kiedy ujrzał smoka, nadal uderzał w filary. Aladdinie, wracaj już! Powinniśmy teraz uciekać! Mimo zagrożenia, Aladdinowi udało się rozbić jeden z filarów. Ale w tym momencie zielony smok rzeczny złapał go za nogę i zaczął kołysać nim w powietrzu. Puść mnie! Powiedziałem, puść mnie! Tymczasem jego latający dywan zwinął się w rulon i próbował ocalić Aladdina, ale to nic nie dało. Proszę, Jeanie, pomóż Aladdinowi! Proszę! Resztkami sił, które mu pozostały, Jean splótł ręce na piersi i powoli wzleciał w niebo. Rzeczny smok był oszołomiony przez żółte światło Jeana, które rozświetliło ciemne niebo. Smok nie mógł już tego znieść i wyrzucił Aladdina z uścisku. Na szczęście latający dywan złapał Aladdina i ocalił go przed wpadnięciem do wody. Zielony podwodny smok był taki zły na Jeana, że próbował go uderzyć swoim ogonem. Na szczęście Jeanowi udało się uniknąć jego ogona. Tym razem wściekły smok wyskoczył jak łosoś i złapał Jeana swoimi ogromnymi łapami.
Aladdin, którym udało się rozbić jeden z filarów, stojąc na swoim latającym dywanie, zobaczył, że w filarze rzeczywiście były diamenty. Zaczął je szybko zbierać w swoje dłonie. Jean, bez względu na to, jak bardzo się starał, nie mógł sobie poradzić z siłą smoka. Jasmine zobaczyła świecący czerwony klejnot na końcu długiego ogona smoka. Jeśli uda mi się wyciągnąć klejnot, może powstrzymam smoka. Nie mogła jednak złapać ogona. W tym momencie Aladdin rzucił diamenty, które zebrał w stronę Jeana. Gdy tylko Jean zjadł diamenty, wróciła jego dawna siła. Wtedy, wypowiadając tajemnicze słowa, rzucił zaklęcie pomniejszania na zielonego podwodnego smoka. Smok zniknął w rzece, skurczony i przestraszony jak mały krokodylek. Jeanie, zrobiłeś to! Smok stał się malutki! Czerwony klejnot z ogona wpadł do wody. Widząc szansę, Jasmine z łatwością wyciągnęła czerwony klejnot. Niebo znów się rozświetliło, a dwa wielkie filary rozpadły się natychmiastowo. Smok już nigdy nie będzie tak wielki i przerażający. Z drugiej strony Jean był bardzo szczęśliwy, że dzięki diamentom mógł zostać uzdrowiony i może teraz dostać się do lampy. Uratowaliście mnie, przyjaciele. Spójrzcie, jestem jeszcze silniejszy niż wcześniej. Teraz zarówno Jasmine, jak i Aladdin poczuli się lepiej. Pakowałem cię w kłopoty z marzeniem o byciu człowiekiem. Wybacz mi. Jeśli pozwolisz, to chciałbym wrócić z tobą do pałacu i zostać twoim sługą. Możesz mieszkać z nami do końca życia, Jeanie. Bądźmy przyjaciółmi na zawsze. Jean powoli wleciał do złotej, magicznej lampy. Następnie wskoczyli na latający dywan i wrócili do swojego pałacu na pustyni, wierząc, że ich przyjaźń będzie trwała wiecznie. Niestety w pałacu nikogo nie było. Wszyscy służący opuścili pałac. Hej, co się dzieje? Słudzy, gdzie jesteście? Rin, gdzie jesteś, mój koliberku? Aladdin, Rin też zaginął. Jasmine była bardzo zdenerwowana, kiedy zdała sobie sprawę, że jej ukochany koliber Rin również zniknął z pałacu. Poprosili Jeana o pomoc, aby zrozumieć, co się dzieje. Nie wiedzieli jednak, że to wszystko sprawka wielkiej i potężnej magii Arona. Teraz zobaczycie, co to magia. Pożałujecie, że zadarliście z Wiedźminem. Pomimo tego, Aladdin i Jasmine zawsze walczyli za dobroć i przyjaźń. I nigdy nie przestali ratować swoich bliskich, ponieważ miłość jest najcenniejszą rzeczą w życiu.